Hej, hej. Zapraszam Was na podcast. Pogadam sobie troszeczkę na temat gier, starych gier Star Warsowych i jeśli chcecie, to zapaszcie sobie kawki, zapaszcie sobie herbatki. Ja sobie usiądę wygodniej na fotelu. Mam jakieś takie drobne notatki do tego gadania, natomiast wiecie, no to nie będzie jakoś tam szczególnie oskryptowany materiał. Także wiecie, moje ulubione gry Star Wars, gry wideo oczywiście Star Wars, no myślę sprzed 2000 roku, także jedziemy. No najpierw oczywiście muszę Wam powiedzieć, dlaczego taka granica 2000 roku. No bo wiecie, 2000 rok, trylogia prequeli rozkręca się na dobre. Mamy już, było na ekranie Mroczne Widmo. Czekamy oczywiście wszyscy na dalsze losy Anakina Skywalkera w Ataku Klonów. W 2000 roku jeszcze nie wiemy, że druga część Gwiezdnych Wojen będzie się nazywała Atak Klonów. Potem oczywiście była masa tutaj kontrowersji związana z tym tytułem, ale to jest może materiał na jakąś tam inną opowieść. Natomiast chciałbym uniknąć tutaj oczywiście mówienia na temat KOTORa, bo za każdym razem, wiecie, każdy fan Gwiezdnych Wojen, jak się go zapyta, jaka jest twoja ulubiona gra z uniwersum Star Wars, to każdy odpowiada KOTOR. Nie? No jakby wiadomo, jest to gra świetna, historia świetna, aczkolwiek ja to mówię wiele, wiele razy, ta gra się bardzo, bardzo, bardzo zestarzała, więc ciężko się w nią teraz gra. Czekam, aż się pojawi może ten taki remake tej gry, może jakoś tam sterowanie będzie trochę lepsze, zobaczymy, może wtedy się do tej gry wróci, bo ja pomimo tego, że bardzo bym chciał do tej gry wrócić, to jakoś jest mi ciężko, ale to nie miał być materiał na temat KOTORa, więc słuchajcie, to tak powiedzmy 2000 rok, taka bariera nasza, natomiast no, może wyjdziemy trochę poza ten rok. To, co jest jakby też istotne wcześniej, przed 2000 rokiem, to jest szerzące się piractwo. Oczywiście to nie jest tak, żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest tak, że ono zniknęło w 2000 roku nagle, natomiast wiecie, no większość płytek wtedy brało się albo z giełdy komputerowej, albo ze stadionu dziesięciolecia, wiecie, płytek z grami. Wcześniej, to lata 90., wczesne lata 90., no to się brało dyskietki z giełdy komputerowej przy Grzybowskiej, bo w 2000 roku jeszcze, że tak powiem, internet był no bardzo słaby. Ja chyba tak też w okolicach 2000 roku jakby pojawił się u mnie w domu stałe łącze, chociaż nie, później się pojawiło. O, takie teraz będą wspomnienia starego dziada. Później się pojawił, także w 2000 roku ja miałem jeszcze internet przez modem, słuchajcie, więc oczywiście o ściąganiu jakichś tam dużych rzeczy nie było mowy. Torrenty chyba jeszcze wtedy nie istniały, no więc wiecie, ja zapamiętałem ten 2000 rok, że to po prostu się brało płytki z grami, brało się z giełdy komputerowej albo ze stadionu dziesięciolecia. Te z giełdy komputerowej były lepszej jakości, w sensie prawie zawsze gry, które tam były, to działały, natomiast na stadionie dziesięciolecia to bardzo często były, wiecie, taka loteria trochę, że to nie wiadomo, czy to zadziała, jak przyjdziesz z tym do domu, aczkolwiek na stadionie były raczej tak zwane ruskie tłoki. Gdzieś mam cały czas grę Star Wars Racer i Star Wars The Phantom Menace właśnie w takim ruskim tłoku, ale to może o tym opowiem za chwilę. W każdym razie, no wiecie, sporo się kupowało wtedy różnych gier, również oczywiście ja kupowałem gry Star Warsowe, piraty. Nie jestem z tego dumny, ale wtedy po prostu najprawdopodobniej nie było innej możliwości, żeby te rzeczy zdobyć, więc jakby wiecie, jak to jest. No i słuchajcie, skoro jesteśmy właśnie przy tych ruskich tłokach, to notabene Energeek nagrywał kiedyś, odsyłam was na jego kanał, nagrywał kiedyś jakiś materiał na temat ruskich tłoków i pokazywał te płyty. Natomiast, wiecie, ja miałem takie dwie ulubione gry w 99 roku. I to były The Phantom Menace i Racer. I to jest, oczywiście Racer jest grą świetną nadal. Czasami do niego wracam, mam go na Switchu, bo wyszła jakaś tam odświeżona. Została wydana ta sama wersja, to nie jest nijak tam odświeżona wersja, ale ta sama wersja na Switcha i czasami sobie w to zagrać, to jest świetna rzecz. Notabene od czasu do czasu odpalałem też streamy z tej gry, zdarzyło mi się. Nawet Szyszko chyba streamował na kanale też Star Wars Racer z Nintendo Switcha. Gra była absolutnie świetna, sprzedawała się rewelacyjnie, powstał jakiś
jakaś kontynuacja tej gry, która już taka świetna nie była, w sensie, bo tam zaczęli dodawać jakieś nowe mechaniki typu, nie wiem, rozwalanie przeciwników i tak dalej, i to już nie było takie fajne. Natomiast jedyneczka jest rewelacyjna i jest rewelacyjna do tej pory. Tam naprawdę wiele razy opadała mi szczęka, jak widziałem tą grafikę. Ja wiem, że teraz jak pewnie oglądacie czy słuchacie tego mojego podcastu na YouTubie, ja tu wkleję gdzieś w tło jakieś materiały z tej gry, no to oczywiście, wiecie, to nie odda tego. Natomiast zagranie w to w 99 roku, no to naprawdę masz wrażenie, że jesteś w filmie, tak? I to jest niesamowite. Ta grafika, parę razy zdarzało mi się rozwalić tego poda podczas wyścigów, bo właśnie zapatrzyłem się na to, jak wygląda otoczenie, jak tam gdzieś, nie wiem, jakieś ryby w tle, a my lecimy tunelem umieszczonym pod wodą. No, rewelacja, rewelacja. Natomiast druga gra, też oczywiście osnuta wokół epizodu pierwszego, to jest The Phantom Menace. I The Phantom Menace to była taka dziwna hybryda różnych gier, bo to był trochę RPG, ale w bardzo minimalnym stopniu. I to trochę przygodówka, bo trzeba było rozwiązywać jakieś tam proste zagadki typu, nie wiem, Łato chciał jakąś część, trzeba było coś tam zamienić, żeby tą część zdobyć i potem oddać to Łato, żeby dostać jakąś inną część. Wiecie, takie schodkowe łamigłówki. Trochę to był RPG, bo tam też mogliśmy, nie wiem, zmieniać broń. Tam chyba można było wziąć lepszą broń, gorszą broń. Chociaż awansu postaci, z tego co pamiętam, to tam nie było, ale właśnie jakieś też zbieraliśmy jakieś apteczki, jakieś, wiecie, różne rzeczy. No ale przede wszystkim była to gra akcji, która była osnuta wokół fabuły epizodu 9. I co bardzo... epizodu 1, przepraszam, nie 9, co ja gadam, Boże. I co bardzo ciekawe, ta gra to był taki wielki spoiler do epizodu 1. Bo przypominam wam, że wynalazek tego, że premiery są wszędzie o tej samej porze de facto i tego samego dnia na całym świecie, to jest wynalazek stosunkowo od niedawna, wiecie, twórców i studiów filmowych. Natomiast wcześniej to było tak, że w Ameryce się pojawiał film, on się pojawiał kilka tygodni później w Wielkiej Brytanii, a na przykład w Polsce się pojawiał, no nie wiem, miesiąc później, dwa, trzy miesiące później, i tak było rzeczywiście w przypadku epizodu 1. To znaczy w maju była premiera w Stanach, natomiast 11 września była oficjalna premiera The Phantom Menace Mrocznego Widma w Warszawie. 11 września to była chyba prasowa premiera, natomiast 3 dni później była taka premiera dla ludu, że tak powiem. Także wiecie, grając w wakacje 1999 roku w The Phantom Menace, to no w zasadzie spoilowaliśmy sobie całą historię dokładnie. I druga bardzo ciekawa rzecz związana z The Phantom Menace to jest to, że ta gra była zepsuta. W sensie ona wyszła na PC-ta, wyszła na PlayStation, na pierwsze PlayStation, ale była zepsuta przynajmniej w wersji na PC-ta. To znaczy było kilka takich momentów, których się nie dało przejść. Na przykład był taki moment już w dalszej części gry, gdzie biegaliśmy, że tak powiem, Padmę, i Padmę miała taki tylko porażający blasterek. Nie wiem, kto to wymyślił. Chyba, żeby pokazać dzieciakom, które grały w tą grę, że królowa nie zabija, więc Padmę miała tylko taki, wiecie, malutki blasterek. I droid porażony tym z tego blasterka, on był na chwilę unieruchamiany, ale bardzo szybko wstawał. Więc jakby, wiecie, wrogów idziesz, wrogów pojawia się coraz więcej i ich nie ubywa, chociaż byś strzelał jak wściekły. Ta gra była, tak jak mówię, zepsuta, ale ja zaparłem się, że ją przejdę. Autentycznie zaparłem się, że ją przejdę. Tak mnie straszliwie wciągnęła. Uważam, że jest to słaba gra teraz, po latach, jak do tego wrócę. Natomiast uparłem się, że przez to przejdę i przeszedłem na kodach. Kody były takie, że albo nieśmiertelność, albo pozwalały zmienić bohatera innego niż przypisany. To znaczy, że daną część gry, na przykład na Coruscant, musimy pokonać właśnie Padmę na przykład, no to się wpisywało kod, który dawał Padmę normalny blaster. Albo wpisywało się kod, który zamieniał postać na Obi-Wana, a Obi-Wan, czy tam Qui-Gona na przykład, a Obi-Wan i Qui-Gon mieli miecze świetlne i to jakby było łatwiejsze do przejścia wtedy i to jakby się dało w ogóle przejść wtedy. Nie wiem, czy ktoś był na tyle ambitny, że przeszedł tą grę właśnie bez, wiecie, bez kodów. Nie wiem, nie wyobrażam sobie. Jak dla mnie, jak teraz o tym myślę, to ona była po prostu zepsuta. Nie za trudna,
tylko zepsuta, bo były momenty, zwłaszcza w drugiej połowie gry, kiedy, nie wiem, chyba nie starczyło czasu na testy, że ona była no, po prostu nie do przejścia tam niektóre momenty. Ale no nieistotne. Ta gra rozbudowywała wiele wątków związanych z Mrocznym Widmem. Był na przykład cały długi fragment na Coruscant, gdzie tam trzeba było coś pobiec, coś zobaczyć i tak dalej. Była cała gigantyczny moment w podwodnym mieście Gangan. Czyli wiecie, Jar Jar zostaje zamknięty w więzieniu i my musimy przejść takie platformowe momenty. Ja tam rzucałem, normalnie waliłem w klawiaturę, bo to też było trudne i nie do przejścia. Trzeba było przeskoczyć po jakichś tam elementach. Jakby cały fragment właśnie, żeby odbić Jar Jara z więzienia. To jest niesamowite, bo potem jak się poszło do kina i się oglądało ten fragment w kinie, który tam był oczywiście skrócony i w kinie tego nie było, no to gdzieś tam w głowie się pamiętał, aha, to tutaj Obi-Wan jeszcze odbijał Jar Jara, tak? I to też w ogóle śmieszna rzecz, bo można było tam powybijać tych wszystkich Gangan, w ogóle zostawić puste miasto, to podwodne miasto puste, nie? Żeby się dostać do celi, w której był przytrzymywany Jar Jar. Także The Phantom Menace i Racer po prostu kocham i wspominam teraz nadal, ale właśnie też to tak po latach sobie odpaliłem, bo kupiłem dawno temu PlayStation 2. Na PlayStation 2 kupiłem The Phantom Menace i słuchajcie, wyłączyłem tą grę po 10 minutach, kiedy tam była ta misja taka, że trzeba się wydostać ze statku Federacji Handlowej, bo to już po prostu było nie do grania. W sensie też sterowanie padem było tak totalnie nieresponsywne, że no w tą grę to już się zupełnie nie dało grać. Słuchajcie, no skoro mówimy tutaj o grach Star Warsowych przed rokiem 2000, to trzeba jeszcze wspomnieć oczywiście o całej serii Dark Forces i Jedi Knight. I Dark Forces, nie, może inaczej, zacznę od Jedi Knightów różnych, bo też tam w okolicach 2000 roku to był Jedi Outcast, wyszedł, potem wyszedł, to już po 2000 roku wyszedł Jedi Academy, to już się pojawiły, wiecie, jakieś tam sieciowe rozgrywki. Natomiast szczególnie te dwie pierwsze, czyli Dark Forces i Jedi Knight są tutaj kluczowe. Jedi Knight ja grałem dużo, nigdy tej gry nie skończyłem chyba, natomiast grałem dużo, no bo oczywiście, no co może jarać w grze Jedi Knight, no to, że chodzimy z mieczem świetlnym. No i oczywiście, znowu, jak teraz to odpalę, to oczy wypadają z orbit, natomiast wtedy miałeś wrażenie, że ten miecz świetlny wygląda dokładnie jak na filmie, nie? Potem, znaczy teraz to się widzi, że to, prawda, tylko taki jakby nawet nie szczególnie świecący, ale taki kolorowy patyk w Jedi Knightie ten miecz świetny wyglądał. No ale można użyć mocy, można pchnąć mocą szturmowca, no i oczywiście można używać miecza świetlnego i to było niesamowite. Do Jedi Knighta wyszedł dodatek, w który ja nigdy nie grałem, nazywał się ten dodatek Mistress of the Sith. Podobno rewelacyjny fabularnie, wielu ludzi mi mówiło, że jest rewelacyjny fabularnie, natomiast no właśnie ja Jedi Knighta, tego jakby głównego Jedi Knighta, nigdy nie skończyłem. No i zostaje oczywiście Dark Forces, czyli taki, jak to się mówiło wtedy, Doom w klimatach Gwiezdnych Wojen. I to też grałem w tą grę dużo, bo ona była też dystrybuowana w jakichś tam wersjach, wiecie, shareware. Jak nie wiecie, co to jest shareware, to odsyłam do Wikipedii. Chociaż może wam powiem, bo dlaczego nie. Shareware polegało na tym, że, bo nie było internetu, no więc w jaki sposób dystrybuować oprogramowanie. Dystrybuowano je w ten sposób, że na różnych, nie wiem, dyskietkach czy coś, czy było możliwe do skopiowania, jakaś wersja okrojona danego programu. No, gry na przykład. Tak, czyli dostawaliśmy grę, w której był na przykład tylko pierwszy poziom, a cała gra miała tych poziomów 6. Więc jak się kupiło grę, to się dostawało nową dyskietkę, czy tam nowe dyskietki z odblokowanym z pozostałymi poziomami. W związku z tym kończyło się to jakby teraz jest to trochę podobne do wersji demo, nie? Można tak to nazwać. Natomiast kończyło się to tym, że oczywiście nie mając dostępu do pełnej wersji gry, albo no jak nas nie było stać na pełną wersję gry, poza tym to też, no co, ściągnąć ją ze Stanów, w jaki sposób w ogóle kupić taką grę, nie? To też był problem, nie? Wbrew pozorom. To też był bardzo, bardzo duży problem. No to grało się w ten sposób, że tą wersję shareware'ową, w której był jeden poziom, to się znało na pamięć, nie? Przechodziło się ją w kółko i w kółko i w kółko i w kółko, aż się właśnie znało ją na pamięć. I Dark Forces mnie jakoś nigdy nie jarał. Zresztą Doom też mnie nigdy nie jarał. Ja dopiero właśnie w okolicach 2000 roku zacząłem grać jakoś tam mocniej w Quake'a,
I wtedy jakby odkryłem te gry, takie strzelanki z perspektywy pierwszej osoby. Dark Forces mnie nie jarał, dlatego że to była gra po pierwsze trudna, po drugie ja się tam straszliwie gubiłem, w sensie design i rozmieszczenie map było tak paskudne, że ja się tam strasznie gubiłem na tych levelach i to było coś strasznego. Oczywiście to był zawsze z tym problem, bo moja orientacja w terenie, czy na żywo, czy w grach, jest bardzo kulawa. Natomiast to był problem. I skoro już wspomniałem o tym Shareware'ze, które było taką wersją próbną, nazwijmy to tak, no to trzeba wspomnieć o Shadows of the Empire. Shadows of the Empire, czyli element takiego projektu multimedialnego, no bo to też kiedyś o tym opowiadałem. Lucasfilm w latach 90. wymyślił sobie, że no, największe, no, to nie wymyślił, no stwierdził, że największe pieniądze robi się wtedy, kiedy jest oczywiście film w kinach, nie? No bo to masz film w kinach, sprzedajesz soundtrack, sprzedajesz książki, sprzedajesz figurki, sprzedajesz gry związane z filmem. I wymyślili sobie w pewnym momencie, że zrobią takie coś jak taką całą osnowę wokół nowego filmu, tylko że bez filmu, nie, żeby zarobić. No i pojawił się projekt Shadows of the Empire, rewelacyjna książka, którą z legend oczywiście polecam każdemu, bo pokazuje dokładnie, co się działo między epizodem 5 i 6, i to jest po prostu świetna książka, zresztą też na grubaskach żeśmy o tym kiedyś opowiadali. Poza tym pojawił się soundtrack, pojawiło się słuchowisko, pojawiły się figurki, pojawiły się komiksy, między innymi to w Shadows of the Empire wprowadzono Guri, też odsyłam was do jakichś innych filmików na kanale, tam są filmiki na temat Guri, zrobiłem, są, więc polecam. No i wyszła oczywiście też gra Shadows of the Empire, też gra taka raczej trudna, gra, która była dostępna na PC-ty, chyba PlayStation i jakieś Nintendo, jeśli ja dobrze pamiętam. W każdym razie tam był pierwszy level, który polegał na tym, że lataliśmy na Hoth i strzelaliśmy do tych maszyn kroczących. I ten pierwszy level był udostępniony jako jakieś tam demo, czy właśnie shareware. W związku z tym grało się tylko w to demo i to grało się, no setki razy się to przechodziło. Ja już byłem w stanie naprawdę te walkery idące na Hoth zniszczyć niemalże z zamkniętymi oczami, prawda? I co ciekawe, ja zdaje się nie grałem w ogóle w pełną wersję tej gry. Może gdzieś tam kiedyś ją odpaliłem, ale to już było, wiecie, to już były nowożytne, że tak powiem, czasy. No i odpaliłem i to były już takie kwadraty, że się w to grać nie dało. Natomiast demo Shadows of the Empire wiele, wiele godzin. No i skoro już jesteśmy przy takich bardzo starych grach, no to trzeba wspomnieć o TIE Fighterze, X-Wingu i X-Wing versus TIE Fighter, czyli w zasadzie trzy gry. X-Wing wyszedł, zdaje się, w 1993 roku, więc to naprawdę było coś. I ja pamiętam, że ja tam o dziwo śledziłem, nawet nie jarało mnie to latanie, tylko te takie symulowane odprawy, wiecie, że ja mam wrażenie, że siedzimy na tym statku Home One rebeliantów, tak dostajemy, pojawia się jakaś tam Mon Mothma, która nam, oczywiście tekst się wyświetla i zleca nam jakąś tam misję. I potem lecimy na tą misję i ja w ogóle nie mogłem opanować, w jaki sposób strzelać do innych jednostek. No bo jasne, tam TIE Fightera się rozwalało, natomiast jak były jakieś inne jednostki, no to ja nie wiedziałem, jak do nich strzelać. I tam się wyczerpywała, słuchajcie, tam się wyczerpywała moc w działkach. Więc w pewnym momencie no nie było jak strzelać, bo już energia w działkach była wyczerpana. Można było oczywiście tam przerzucić to, co teraz trochę robi Star Wars Squadrons, nie? Można było przerzucić jakby energii z osłon na działka, co nam dawało trochę mocy w działkach, ale nadal mało. A skąd się to brało? To się brało stąd, że ja nie rozumiałem, bo to było po angielsku, a przypomnę, że w 93 roku to ja miałem, nie wiem, 10 lat. Ja nie rozumiałem, na czym polega misja. W związku z tym, jak tylko się pojawiły jakieś jednostki, to ja do nich strzelałem. I to były na przykład jakieś, nie wiem, frachtowce, tak? I ja strzelałem do tych frachtowców, one były trudne do zniszczenia, tam trzeba było z odpowiedniej strony podejść i do nich postrzelać. I po prostu bardzo, bardzo szybko wyczerpywałem sobie moc w działkach i taka była, wiecie, gra, głupia gra. Oczywiście nie przeszedłem tej gry. Miałem też wersję jakąś właśnie taką na dyskietkach piracką
więc tam nie było muzyki. Tam jeśli, ja w tej chwili już nie pamiętam, ale jeśli tam były jakieś, wiecie, krótkie takie animacyjki niby, to też ich nie było w tej wersji, którą ja miałem, no bo to, wiecie, takie ripy były, gdzie, żeby to się zmieściło na mniejszej liczbie dyskietek, to po prostu panowie piraci usuwali wszystko to, co teoretycznie zbędne dla gry. I no i masz ten kłopot, że na przykład nie masz intro, w którym masz wprowadzenie, w związku z tym nie wiesz, co masz w danej misji zrobić. Nie, no i strzelasz, do czego popadnie, więc to było ciężkie, ale jakby pamiętam to, co mnie jarało, to, że właśnie siedzę w kabinie X-Winga i wtedy oczywiście to wielkie przekonanie. Kurczę, to wygląda jak film. Nie, to wygląda jak film. To jest w ogóle znamienne dla tych starych gier, że miałeś wrażenie, że te gry to wyglądają jak film. Nie? Że to już prawie wygląda jak film. Jeszcze poczekamy rok albo dwa i to będzie wyglądało jak film. Dokładnie, po prostu w 100%. O, i to jest myślę tutaj ciekawe. Były jeszcze, słuchajcie, w latach 90. takie gry, to głównie wychodziło na Nintendo, takie w latach 90. i w latach 80. na różne tam konsole Nintendo wychodziły te gry. I to było takie, wiecie, tak zwane, nie wiem, A New Hope albo Empire Strikes Back i chodzimy po prostu, nie wiem, Luke'em Skywalkerem w lewo i strzelamy do jakieś tam takie jakby proste platformówki, nie, które się pojawiały jakby jako gry teoretycznie towarzyszące, chociaż nie, no nie towarzyszące filmom, bo się nie pojawiały w latach 80., ale właśnie na początku 90. I ja w to nie grałem, w sensie grałem rzeczywiście na emulatorach Nintendo, ale to już byłem, że tak powiem, dorosłym facetem. I jakoś to totalnie nie trafiło do Polski chyba. Było zupełnie niedostępne, bo wiecie, w latach 90. na tę giełdę, na tą giełdę przy Grzybowskiej się chodziło bardzo, bardzo często. I w zasadzie mogłem chodzić, nie wiem, co drugą sobotę. I oczywiście, no nie było mnie stać, żeby, czy moich rodziców nie było stać, żeby kupić te wszystkie dyskietki, ale jakby mniej więcej się wiedziało, co chodzi, nie? Mniej więcej było wiadomo, co jest. I tych gier Star Wars takich właśnie A New Hope czy The Empire Strikes Back, takich właśnie, takich trochę platformówek, gdzie idziemy i strzelamy i walczymy. O, walnąłem w mikrofon, przepraszam najmocniej, jeśli to był nieprzyjemny dźwięk. To tych gier po prostu w Polsce nie było. I to jest ciekawe. Właśnie wszyscy się zagrywali w X-Winga i TIE Fightera, no bo też X-Wing versus TIE Fighter to było później. I tak naprawdę X-Wing versus TIE Fighter to był, można powiedzieć, taki pierwszy remake, reedycja, bo to były tak naprawdę dwie gry połączone w jedną, spięte jakąś tam wspólną fabułką czy coś takiego. Natomiast no, na początku były gry X-Wing i chwilę później wyszedł TIE Fighter. TIE Fighter mnie tak nie jarał. Zawsze jarało mnie latanie X-Wingiem, a nie tym takim, wiecie, brzydkim, słabiutkim myśliwcem Imperium. W ogóle mnie to nie jarało. I to tyle o tych najstarszych grach. Jeśli są wśród was osoby, które też mają takie wspomnienia, tak jak mówiłem, to był taki materiał nieoskryptowany, usiadłem i postanowiłem opowiadać. Jeśli są wśród was osoby, które też grały w te gry w latach 90., to opowiedzcie, jakie były wasze wrażenia. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach, oczywiście jeśli słuchacie tego mojego podcaściku na YouTubie. Natomiast jeśli słuchacie przez Spotify, przez inne usługi streamingowe, to wyślijcie link do swoich znajomych, może też mają jakieś wspomnienia z grami Star Warsowymi z lat 90., bo rzeczywiście, no wtedy się grało we wszystko, bo był na to czas i to jest niesamowite. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie, szanujcie siebie nawzajem i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.